7 października wspominamy błogosławionego Mariana Suárez, męczennika. Marian urodził się 8 października 1910 roku w San Andrés de Linares na północy Hiszpanii. Był najstarszy z 5 rodzeństwa. Jego rodzice byli dość zamożni. Szczególnie przyjaźnił się z młodszym bratem i siostrą, która była kulawa. Poświęcał jej bardzo dużo czasu. Bawili się razem, Marian uczył ją katechizmu, a nawet chodził z nią na spacery. Był raczej zamknięty w sobie, na pozór poważny, ale był dzieckiem pogodnym i radosnym, a także bardzo posłusznym i obowiązkowym. W tym czasie obaj z bratem byli gorliwymi ministrantami. Marian razem z bratem chodził do szkoły prowadzonej przez księży marystów w Oviedo. Razem też wstąpili do niższego seminarium. Pierwsze wrażenie było dla nich tak przykre, że jeszcze tego dnia postanowili uciec do domu. Przerażała ich 25-kilometrowa droga do domu, którą musieliby pokonać pieszo, a zachęciło do pozostania płomienne kazanie o tym, że kto przyłożył rękę do pługa, nie powinien się odwracać. Tak też zostali. W pewnym czasie brat zmuszony jednak był wrócić do domu z powodu złego stanu zdrowia. Marian był dobrym uczniem, jednak nieco więcej czasu musiał poświęcić na naukę języka łacińskiego, greckiego i matematyki. Dzięki temu, że był pracowity, osiągał dobre wyniki w nauce. Żywo interesował się sytuacją polityczną w kraju. Rano 6 października 1934 roku oddziały rewolucjonistów zajęły m.in. budynki seminarium. Klerycy zdążyli uciec. Marian, 7 kleryków i 1 zakonnik, dominikanin, najpierw schronili się w stajni, a potem w piwnicy pustego budynku. Następną noc spędzili na modlitwie, rozmowach, a obecny wśród nich kapłan wyspowiadał ich i przygotował na śmierć. Rano 7 października jeden z nich wyszedł na ulicę, by zapoznać się z sytuacją i przynieść wszystkim trochę jedzenia oraz picia. Miał na sobie świeckie ubranie, ale miał także tonsurę, po której rewolucjoniści rozpoznali, że jest klerykiem. Natychmiast otoczyła go grupa uzbrojonych mężczyzn. Przymuszony zaprowadził ich do ukrywających się kolegów. Wyprowadzono ich z ukrycia i rozstrzelano na ulicy. Marian zginął 7 października 1934 roku w przededniu swoich 24 urodzin. Zginął tylko dlatego, że był katolickim klerykiem. Zginął z nienawiści do wiary chrześcijańskiej. Beatyfikowany został 9 marca 2019 roku w katedrze Najświętszego Zbawiciela w Oviedo wraz z pozostałymi 8 klerykami. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Ty nam dajesz nowe dowody swojej miłości, gdy pozwalasz świętym uczestniczyć w Twojej chwale. Spraw, aby ich modlitwa i przykłady pobudziły nas do wiernego naśladowania Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.